Cześć, witam Was, Sebek z tej strony znowu. Teraz sobie otworzę przesyłkę z ISA.pl. Taka wielka. O, taka wielka przesyłeczka. Tutaj z tyłu, jak widzicie, specjalnie dla doktora Radiana. Bardzo fajnie to jest, podoba mi się. I tak sobie będzie tutaj już, myślę, że do świąt. Bo akurat taki klimat świąteczny, fajny. Dobra, ja spróbuję teraz otworzyć jakoś to pudełko. Trochę spore. Nie wiem, jak to otworzyć. No może tak. Teraz zobaczymy. O, zobaczcie. A czy pewnie większość z Was nie będzie to interesować, jak się domyślacie. World of Warcraft. Puszeczka, świąteczne wydanie, żeby nie było. Zobaczcie, choineczka jest. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Wyciągamy dalej. Czekajcie. O, coś dostałem od nich. O, jakieś gratisy. Zobaczcie, będą też Pokemony. Aha, to ile zapłaciłem, nieważne. O, ho, 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 ho. O, zobaczcie. Jeszcze dostałem takie coś z Pokemonów. O, super. Taki o sobie boksik, boosterki z Pokemonów. Tam niektórzy z Was mówili, że fajnie by było, jakbym mógł otwierać takie rzeczy. No i coś pięknego. Wow, to jest czad. Patrzcie na to. World of Warcraft. Zobaczcie, jakie fajne. Epic Collection. Zajebiście. Tutaj ze mną jest z tyłu, jak widzicie, doktor Radian i obok jest Kruszyna. Wiecie, o co chodzi? Dobra, to będzie wszystko. Tu jakieś gratisiki mi w końcu dorzucili. No trochę wydałem. O, tu jakieś Pokemony. Co oni mi tu dali? O, jakieś karty. O, Pikachu. Pika, Pikachu. O, cyk. Oczywiście karty są oryginalne, bo na ISA.pl są tylko oryginalne karty. Nie ma podróbek żadnych. Co to jest? Jakaś książeczka. O, nawet po polsku jest napisane. Pika, Pikachu. Dobra, to se poczytam później. Byłem strasznie ciekawy tych kart. Widziałem je na filmikach, strasznie mi się spodobały. O, tu jakaś energii i tu też, ale fajne to jest, fajne karteczki. Zobaczymy. Takie gratisy mi dali i tu mi dali jeszcze, co to jest, jakieś takie przypinka, jakaś taka, widać, nie widać coś. Oj, chyba nie złapię. O, takie coś. I tutaj mam takie, o, boosterki i karta specjalna nawet jest, świeciak, jak to mówi doktor Radian. A tu jakaś moneta, nie moneta, tylko jakaś ten znaczek jakiś, ale to sobie otworzę innym razem. Super, cieszę się z tego, bardzo fajnie. To sobie, a bo dobra, jak sobie tu będzie z tyłu, a to może tu gdzieś damy. No i co? No to pewnie doktor Radian będzie się z tego cieszył. Zobacz, takie coś sobie Sebek wziął. O, Epic Collection. O, tu z tyłu, zobacz. O, jeszcze wiem, że Atka kolekcjonerka też będzie to zbierać. O, takie cusik. No i nie wiem, od czego zacząć. Chyba zacznę od tego, bo kurde, to takie wielkie. A tu macie, o, wydanie świąteczne jest. World of Warcraft, no strasznie mi się te karty podobają. Taka puszeczka. Dobra, otworzymy sobie to jedno. O, tutaj niech sobie może stoi. Ale to jest czaderski ten Mikołaj. No. O, tak niech sobie będzie. Kurde, jakie to brudne. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda w środku. O, strasznie jestem ciekawy. Gdzie te moje nożyczki?
Pudełeczko jest eleganckie, super, fajnie wygląda. No dawaj, dawaj. O, dobra. Chwilę mi to zajmie. Polecam stronę isa.pl, naprawdę super, super rzeczy tam mają. A odnośnie tych Pokemonów, to kupiłem sobie tak na spróbowanie, żeby zobaczyć, jak to na żywo wygląda. Tam niektórzy z Was też pisali, że mógłbym je otwierać. Zobaczcie, świetnie to wygląda. Trochę ciasno. O, otworzymy pudełeczko. O, poszło. Czekajcie, bo mi się tutaj chłopacy schowali. Oj, nie ma ich gdzie dać. Dobra, na razie, o, na razie ten schowam. Cześć. O, zobaczcie, co tu jest ciekawego. Jest pudełeczko specjalne na karty. A propos tych pudełeczek, będę Wam je pokazywał niedługo z Cards Planet. Dostałem, tak myślę, że dostałem, bo miałem dostać. Specjalne pudełeczka. Ten akurat jest na Worldcraft, World of Warcraft, o. Ale będę miał też zwykłe. O, są boosterki. To uwielbiam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć boosterków. Są karty specjalne. Jak widzicie, tutaj są kody jakieś do gry. One się świecą, te karty. O, zobaczcie, oczami świeci. Tu są przegródki chyba do tego pudełeczka. Bo tu sobie można wkładać karty. No i co tu? Aha, jeszcze jeden boosterek mi się schował. A pewnie zaraz dużo tam łapek w dół pójdzie, bo wiem, że dużo ludzi nie lubi takich rzeczy, ale no, nie kręcę tylko dla jednej osoby, ale dla kilkunastu. Zobaczcie, tu jest książeczka, opis wszystkich kart. Czaderskie są te karty. Albo to sobie poczytam, albo zobaczę później. I najfajniejsza rzecz, playmata. Patrzcie, ale czaderskie to jest. Kurde. O, doktor Radian chyba będzie się zaraz denerwował. Zobacz, patrz. No, czaderskie to jest. Nawet nie wiem, jak Ci mam to pokazać, ale to chyba jak przyjedziesz do mnie w czwartek, to Ci pokażę na żywo. No, coś pięknego. Czekaj, ja może to rozłożę tutaj. Ale to jest czaderskie. Playmata to jest, no, coś pięknego. Kurde, stary. A i tak tego nawet nie widać. Ale czad. Dobra, ja sobie to zwinę. O, zwija się tak fajnie. Super. Nią, zwinąłem sobie w rulonie. Super to jest. Przyjedziesz do mnie, to Ci pokażę na żywo. No, zajebiste. Dobra. Pudełeczko. I boosterki. Otwieramy pudełeczko. Muszę się streszać, bo już jest 8 minut, a najwyżej będzie dłuższy filmik. Zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Najwyżej będzie jeden dłuższy filmik. Jeżeli ktoś nie ma ochoty, to niech nie ogląda tego filmiku. Ale jak wiecie, ja nie otwieram tylko kart z piłkarzami. Bardzo fajne pudełeczko. Zobaczcie, na rzep. Przegródka jest, jest. Będę miał gdzie trzymać te karty. Ale zamówiłem sobie też albumik, ale to albumik będzie w tej drugiej przesyłce, o tutaj. Fajne pudełeczko, bardzo fajnie jest zrobione. Tu są jakieś przegródki, tego nie będę otwierał, bo to jest do tego. Otworzymy sobie karty, te specjalne. No, doktor Radian pewnie tam ogląda sobie z zaciekawieniem. Wiem, że lubisz te karty. Zobacz. Czad. O, poczekajcie, chwilę zapomniałem. O, dodatkowe oświetlenie. Zobacz. O, teraz jak się fajnie świeci. Karty Hero.
Coś pięknego. No, to są karty Hero, one się świetnie... O, jak się fajnie świecą. Przyjedziesz do mnie w czwartek, to ci pokażę na żywo, zobaczysz. O, dymek. Uj. Ale świetne są te karty. I tutaj karta następna. Czaderskie. No i co? Takie karty sobie można bardzo fajnie schować. Oczywiście w specjalne jeszcze folijki, żeby się nie poniszczyły. O, cyk. I chowamy. I karty są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć boosterków. Trzy takie i trzy takie. O. Otworzę sobie na razie po jednym i zobaczymy, co tam za karty są. Otworzę sobie oczywiście tak. O, bo jeszcze chciałem otworzyć tam jedną przesyłkę. O, to sobie zatrzymam dla Diego Lopeza. Pozdrawiam. O, i karteczki. No, po prostu cudnie. Cudeńko. Ale piękne są te karty. Questy. O. Masakra. O, to jest dobre. O, karta Hero. O, Monster Hero. Ale czad. Super. Dobra, otworzę sobie jeszcze jeden boosterek.